Odnalazłem drogę, przeszedłem fragment i tu są głosy chyba. Znaczy usłyszałem jakiś... jakieś głosy i widzę, że na mapie jest tu jakieś zagrożenie. Spokojnie. Zaraz, bo zapomniałem. O tak. No. If the bird is calling, I would be one of them. Come here, crap mate. Let me use it. Accurate. What have Protego. You done? Stupid one. Accio. Incendio. I'm afraid to talk. Levioso. No. The beasts Water. Around here can sleep a bit easier now. To byli kłusownicy. To ich dopadłem. Jak mówiłem, mogą się tu zdarzyć rzeczy ciekawe. Co my tu mamy? Skrzynia? Ich mogę obrabować. Żeby wszystko było jasne, to nie jest rabunek w żadnym razie, ale... ciężko. Coś zadrżało. Ktoś tu jeszcze? Ktoś na górze jest. Jesteście państwo ciekawi? Co to za przeciwność? Przeciwnik? Wydaje mi się, że widziałem tutaj jeszcze jakieś ziółka w tym lesie. Oberwałem trochę na szczęście po walce. No, ciężko będzie tam do niego podejść, ale nie szkodzi. Może znajdę jakieś... coś, czym będę mógł rzucić w niego. On jest zwrócony w moją stronę, więc... na pewno mnie wypatrzy. Incendio. Mhm. Revelio. Tutaj jeszcze były jakieś sekrety. Rękawiczki do pojedynków bez droży. Ładnie. Koniecznie potrzebuję większej torby na ekwipunek. To jest bardzo kłopotliwe. Szybko mi się przepełnia i w zasadzie jedyne, co ciągle robię, to... ach, kusi, żeby tam wejść, ale nie teraz. Jeśli przygoda nie wzywa w postaci tajemniczych głosów albo znaczników na mapie, no to... to wydaje mi się, że... no nie chcę wszystkiego przebadać już teraz. Chcę sobie coś zostawić na później. Obwącham wszystkie ściany teraz i potem jedynie przygody. O! To mi wygląda na jakąś zagadkę. Ale być może jest to zagadka, która kiedyś się nam ujawni? O! Tajemnica Merlina! What do you have in store for me this time? Rzucę na nią okiem i jak będę bliżej rozwiązania, to państwu pokażę co i jak. Levioso! Accio! To chyba będzie proste zadanie. Ale może też... That's that. Settled. To było proste zadanie, tylko trzeba było się chyba pospieszyć. Więc kolejna zagadka Merlina rozwiązana. I kolejna nagroda zdobyta. Ale niestety Merlin znika tutaj stąd. I... no i tyle. No to co? Ruszajmy dalej. Powoli zbliżam się do Hogsmeade. Nie uwierzycie, ile grzybów nazbierałem i skałek po drodze. Powinienem dostać medal za zbieractwo tutaj. Pani Weasley będzie zachwycona.
Chociaż nie, pani Weasley to chyba bardziej lubi... Nie, nie, pani Weasley, tylko pani Garlic. Czemu mi się... No bo ruda jest, dlatego mi się tak myli. Pani Garlic będzie zachwycona, pani profesor. Moja ulubiona pani profesor. A co my tu mamy? Pufek. O! Ej! Pufek żeński i pufek męski. Nie, same... Dzień dobry. Akio! O! No to ciekawostka. Pufki pewnie będzie można hodowli pewnej poddać, zwłaszcza, że są pufki żeńskie i męskie, to wskazuje na to, że no być może uda się zaprzyjaźnić taką parkę kiedyś i być może z tych pufków wyjdzie trzeci pufek albo coś w tym guście. No dobrze. To tak, jak mówiłem, podróż była przyjemna, ale też spokojna. Zajęła mi cały dzień, jak widać, bo znowu wieczór się zbliża. I teraz chyba prosto wybiorę. Tak, tak, proszę państwa. Nie odpuściłem ani jednej skałce, ani jednemu grzybkowi. Mogę jedynie rzec, że grzyby zebrane raz odrastają w tym samym miejscu, podobnie skałki, więc jeżeli ktoś jest uparty, to może chodzić w tej wewte i zostać górnikiem albo zbieraczem grzybów. Ja chyba planuję zostać i jednym, i drugim. Może warto odwiedzić sklep? No, Hogsmeade jest cudowny. No, zgadzam się z tobą, Remy. Revelio! I są tu rzeczy, których jeszcze nie odkryłem na pewno. Tajemnice. O! Zobaczcie. Wątpliwe kociołki Ceridwen. Starannie ustawione kociołki przed sklepem Ceridwen, reklamujące ich asortyment. Ustawianie w ten sposób kociołków jest niewskazane, jeśli ktoś chce uważać eliksir z jakimkolwiek pożądanym efektem. A. O! O! Czyżby mój poziom wzrósł? Pewnie, że tak. Dzień dobry, dzień dobry. Słyszałem, że macie skrzynię, którą uczeń 5 roku mógłby sprawdzić. Stylowa szkolna marynarka. Lubię być stylowy, ale zdecydowanie bardziej lubię być teraz taki roślinny. Na pewno pani profesor zwróci na mnie teraz uwagę. Zastanawiam się, czy to jest wskazane, nawiązywanie tego rodzaju relacji. No ale co, serce nie sługa, to po pierwsze. Po drugie, pani profesor naprawdę nie jest tam o wiele ode mnie starsza. Może 3 lata, może 4. To przecież niewiele, zwłaszcza w tym wieku, prawda? W zasadzie w każdym wieku 3-4 to nie ma niedużo. Good of you to come. My friend, Professor Fig, speaks highly of you, and your resourcefulness. He was vague as to details, but mentioned your having tracked down a difficult-to-find book. I wondered if you'd be willing to do a little detective work on my behalf. Pewnie, że tak. Robota detektywistyczna? Ho, ho! Tylko muszę się przebrać w bardziej detektywistyczne ciuchy. Of course, Mr. Ollivander. Sounds most up my street. Wonderful. You see, about a century ago, an heirloom applewood wand with a fairy wing core went missing from this very shop. My great aunt suspected a student named Richard Jackdaw. He'd been serving as an assistant here and suddenly vanished. Richard Jackdaw? Like the bird. In fact, he was known to frequent the Hogwarts Owlry. We searched there, of course, but found no wand. We did find a series of statues similar to Jackdaw's. I'm certain they're a clue, but I cannot figure out where they lead. Jackdaw was last heard tittering about some pages with a map he'd stolen from Peeves. As you can imagine, the poltergeist was less than helpful. To wygląda interesująco. Bo podejrzewam, że tu nie mamy do czynienia z kradzieżą. Mamy raczej do czynienia być może z nieudanym zaklęciem? Z tajemnicą, którą trzeba odkryć? Is there anything special about the wand? Oh yes, it's terribly special.
But not in the way you might think. It won't grant special powers to the caster, no. Nothing like that. But it will ease the hearts and minds of the Ollivanders to know of its return. And that power is immeasurable. O ile się orientuję, są chyba takie specjalne różdżki, które dostarczają więcej mocy. Są potężniejsze. Why would the thief have taken the wand? I must admit, I have no idea. From what I can gather, he fancied himself an adventurer of sorts. Always looking for trouble. In fact, after he went missing, rumor had it his ghost was seen in Hogsmeade. Never heard much about him after that, but it seems as if his adventurous spirit may have got the better of him. Perhaps he thought that the wand had some special power simply because of its esteemed lineage. Astonishing how misunderstood the art of wand making is. Na pewno była taka różdżka, chyba różdżka śmierci? Nie wiem, czy to nie jest ładne. To chyba niegrzeczne pytanie. Czemu nie zrobi pan tego sam? No, nie zadam. Prosi mnie o pomoc? To mówię z przyjemnością. Miły panie, a nie. A dlaczego tego sam nie zrobisz? I'll have a look for you. You certainly give me plenty to go on. Oh, you've brought hope to this old wandmaker's heart. Professor Fig was right. You are a remarkable student. Hmm. No, nie przesadzaj, masz taki. No dobrze, niech będzie. Jestem wyjątkowy. Mamusia zawsze mi to powtarzała. Wiele razy. A przecież wiadomo, że mamusia nigdy synka nie okłamie, więc... Trzeba by wrócić do Hogwartu. Nowa misja jest dostępna. Pewnie, że tak. Pamiątka Ollivandera. Klucze Dedala to oczywiście rzecz jasna, rzeczy do wykonania. Jeżeli jakiś znajdę, to ogarnę. Sprawdź sowiarnię. No okej. To co? Wracam do Hogwartu, tym razem chyba posłużę się wsparciem Ignacji, bo powrotna droga raczej nie zaoferuje niczego nowego. Zanim jednak spotkam się z sowami w sowiarni, to zauważyłem na mapie jeszcze jedno zadanie. Młody Weasley, który tak mnie załatwił na zajęciach z alchemii, o, w zasadzie nie załatwił. Nie, to nie alchemia, to jest chyba wytwarzanie miksturek, prawda? Co tam zadźwięczało? Czy coś, co mogę wypatrzyć? Nie wypatrzę tego. Jak nie wypatrzę, to nie szukam. Na pewno trafię na to prędzej czy później. W wielkiej sali Weasley ma jakiś pomysł. Pewnie jakąś paskudną, łobuzerską sztuczkę. Do licha. Jeden, dwa, trzy, cztery. No. Czekajcie. To są symbole, które mogą coś oznaczać. No na pewno. Zakładam, że ten oznacza cztery, bo to... Nie może być inaczej, prawda? Jeden, dwa, trzy, cztery. Nie? To kółko może oznaczać jeden. Zobaczymy na inne symbole. Zaraz. Więcej ich nie ma? Tych pochodni tutaj? Nawet nie trzeba się domyślać. Jeden to będzie trójkąt. Kółko. Tak przycięte to będzie dwa. Bo to chyba księżyc w pełni albo... Dwa. Więc tak. Trójkąt to jedynka i trójkąt to też trójka, ale... Jaki to... Bo czwórkę bardzo łatwo zrozumieć, nie? Kwadrat, cztery, to jasna sprawa. Trójkąt raczej bym zakładał, że będzie się w okolicy trzech znajdował, ale to są magiczne symbole, a nie matematyczne, więc należałoby przypuszczać, że tu jest dużo więcej zmiennych. Dwa, no to księżyc i słońce być może razem. Przyjmijmy sobie taki schemat. Muszę sobie taki konstrukt stworzyć, żeby to zapamiętać. Ten trójkąt, który jest pod trójką, jest dosyć złożony. I zadziwiające, że on oznacza 3. Gdybym miał być kombinatorem, to powiedziałbym, że to może być 7 na przykład, nie? No bo koło jest podzielone na 4 części, trójkąt ma 3, no nieważne. Po co te kombinacje?
Zobaczymy, może gdzieś po drodze tutaj. O, właśnie tutaj jest. Co my tu mamy? To jest właśnie... A! Incendio! Cholera, nie widzę. Co, muszę sobie przygotować na tę sytuację. O, właśnie. Lumos. To czwórka nas interesuje. Trójka, o ile dobrze pamiętam. Więc bezwzględnie tu powinna być jedynka. O, rany boskie. Dostałem zawrotów głowy, ale chyba było warto. O, do diabła. No, no, no. Tego się państwo nie spodziewali na pewno. Ja też się nie spodziewałem. Wszędzie to są jakieś tajemnicze zagadki. Jest też skrzynia. Rączka do różdżki. O, Holender. Holender, rzucanie Revelio wyłącza Lumos. No ale to tak to jest. Och, niech tu będzie jakiś zacny skarb. Królewski szalik chińskiego ogniemiota. Nie do wiary. Czyżby miał być legendarny? Jeszcze tak. To wszystko? Ależ. Cudownie. No cudownie, no na każdym kroku po prostu radość. Tyle radości, tyle radości. Tu jakieś dziwne odgłosy są. Nieważne. Wolałbym tutaj nie zostać zamkniętym. Oho! Może... Może teraz? Uff. No, no. To chyba był jakiś magiczny błąd tego zamka. Prawda? Dobrze, że się nie zamknęło, jak byłem w połowie. To byłoby przykre dla naszego bohatera. Skończyłby marnie. No cóż. Ach, miałem rzucić okiem na... wyposażenie, albo na kolekcję, tam coś chyba jest. Proszę państwa, doskonała wiadomość. Rozwiązywanie zagadek Merlina sprzyja powiększaniu ekwipunku. Teraz mam 4 sloty więcej, z 20 na 24. Nie jest to być może bardzo dużo, ale no, zawsze to więcej. Zapomniałem też, że na tę okoliczność trzeba by przywdziać strój detektywa. Co powiecie państwo na gobliński hełm? Nie, nie, żartuję. Strój detektywa to jest taki z płaszczem takim, być może? Z szalikiem, nie tu. Szalik też mam lepszy, ale to dopiero później. Z takim szalikiem, no i oczywiście. O, tu też coś się przytrafiło. Przytrafiła się stylowa szkolna marynarka, która wygląda zacnie. Powiedziałbym, że całkiem. Wiedziałbym, że całkiem. Te rzeczy mogę już sprzedać. Bardzo jest to zacna marynarka. 36 obrony? Doskonale. Mój ulubiony strój detektywistyczny to oczywiście... O, tu też znalazłem jakąś taką szatę, ale to... Żaden ze mnie... To mi wygląda na... Nie na rycerza, tylko jak się nazywa? Giermka, na Giermka. O, to jest bardziej... Strój Sherlocka. Ruszajmy zatem rozwiązywać zagadkę, skoro już jestem odpowiednio ubrany. A na zajęcia z panną Weasley zakładam... co mi z tą Weasley? Z panną Gardik? I zakładam, że jest to panna? Bez dyskusji? To przybiorę się odpowiednio. Zgadzam się, podróże są bardzo ważne. Poszerzają horyzonty, to na pewno. To licha ciemno. Może warto byłoby poczekać do rana? To byłoby rozsądne. W zasadzie można to zrobić w menu, ale to tak jak państwu opowiadałem, nie zawsze mam na to ochotę. Revelio. O!
To jest figura Merlina? To ktoś ćwiczy. Albo się skrada. Co ty kombinujesz? Nie, nie chcesz rozmawiać o tym? No dobrze. To jest, zaraz. To powinna być ta sala wielka, w której się inauguracja roku zaczyna? I zaraz pewnie do niej dotrę. Tylko chciałem się rozejrzeć jeszcze. Widziałem gdzieś, o, proszę, proszę. Żadnych dzwonków nie słyszałem. Nie szalejmy za bardzo z eksploracją. W ogóle mam skłonności do szeptania nocą. Albo jest cisza dookoła, no to po co mam mówić głośno, nie? Jeszcze pobudzę. Rzeczy, których budzić nie należy. Tu jest Merlin. A, nie tak do końca tu. Bardziej gdzieś tu. Te jego kule można unieść. Po raz kolejny. Kula. Co owocuje nagrodą? 6 z 50. No nie uwierzę, nie uwierzę. Ile się założymy, że jak odkryję 50 z 50, to następne będzie pierwsze ze 100? Ach, znowu mnie ciągnie gdzieś w jakieś mroczne zakamarki. W nocy wszystkie zakamarki tu się wydają mroczne. O Jezu, jak to ładnie. No dobrze. Zajrzyjmy sobie zatem do tej sali. Tu trochę jaśniej jest. Aha! Niestety to nie jest zagadka Merlina. Zagadki Merlina to te, które tam na zewnątrz otwierałem. O, o! Zaraz, kluczyk. Dokąd lecisz, cwaniaku? Myślisz, że ja będę krążył za tobą jak szalony? O, tutaj. Oho! Oho! Nawet nie zobaczycie, kiedy rozwiążę te wszystkie zagadki i odnajdę te wszystkie klucze. No dawaj. Aha! Tych żetonów to ja mam już trochę. Zamek poziomu drugiego. Rebellion. To jest takie miejsce, które powinno być... No właśnie. Herb Hogwartu zawiera podobiznę lwa, węża, orła i borsuka. Reprezentują one każdy z czterech domów. Na herbie zawarte jest też motto szkoły. Draco dormiens nunquatam titillandus. Co oznacza? Nigdy nie łaskocz śpiącego smoka. Titillandus to na pewno łaskotki. Założę się, że to są łaskotki. Tak, jeżeli chodzi o zakładanie domów, to mam braki wiedzy. Znaczy wiem, że było czterech czarodziejów i że domy były nazwane od ich nazwisk. Ale nic więcej nie wiem. No dobra. Nie, no wiem parę rzeczy więcej, rzecz jasna. Ale mniej niż bym chciał. Were you calling me, Gareth? I was. After you helped me with that fupa feather and potions, I reckoned you might be just the person I need. You see, I have an idea for a fizzing, wisby-inspired beverage, but I'm missing a key ingredient. Rany boskie, to pierwsza lekcja go nie nauczyła, że warto by jednak we właściwej kolejności wykonywać rzeczy i nie przyspieszać. You and your concoctions. I don't know how you come up with these things. It's a gift, truly. So, I suspect the key ingredient in fizzing wisbies is dried billywig stings. I heard there's a store of them in Honeyduke's cellar. I'd get them myself, but my Aunt Matilda has her eye on me. Thinks I need to focus on potions class for a while, not for my own brews. I was hoping you could follow a secret passage to Honeyduke's cellar and grab a few dried billywig stings for me. Zgadzam się z Matyldą Weasley, że jednak powinien się zająć zajęciami. Ale... Pewnie, że tak. Of course. You never know when you might need a quick means of escape from the castle. Brilliant, thank you. But you should know that it's not exactly quick. It's the secret bit that's helpful. The passage is hidden behind the statue of a one-eyed witch in the third floor corridor. Just tap it with your wand and say, Descendium. Couldn't you have someone buy the dried billywigs things? They're not for sale, and you never know when the cellar's going to be locked. So, the reliable way in and out is through the secret entrance. No dobrze. Aha, też jedno ważne pytanie. Are you asking me to steal from a shop?
Goodness, it's not as if I'm asking you to rob Gringotts. Honeydukes is more than enough, and I only need a few. It's a sweets ingredient. They won't be missed, trust me. Nie podoba mi się, Weasley nas wciąga w opały. Ale czymże byłaby szkoła bez odrobiny kłopotów? I'll see what I can do, Gareth. Fair enough. You shall be the first one to taste my newest brew if you can be of help. Perhaps I can convince a meat to help me with my potions homework. Get my aunt to loosen her reins a bit. Oj, Weasley, Weasley. Get those dried billywigs things for Gareth if he's to finish his latest concoction. No jest to niewątpliwie trochę kradzież. Jedno oka czarownica. Pewnie, że tak. To na pewno są kolejne miejsca, które warto by było sprawdzić. Te duże, ozdobne klepsydry zawierające rubiny, diamenty, szafiry i szmaragdy są zaczarowane, aby zliczać punkty domów Gryffindoru, Hufflepuffu, Ravenclawu i Slytherinu. A no, jak stoimy w ogóle z punktami? Na razie idzie równo dosyć. Wiem, że Gryffindor stracił 5, a właściwie nie wiem, ile stracił dokładnie na lekcji u Sharpa. Ravenclaw nie stracił nic. Zaraz tam za ścianą są jakieś tajemnice, ale to będzie musiało poczekać. Chyba, że... O! Rzućmy okiem. Okej, to nie będzie trudne do znalezienia. Ten obiekt zdaje się wyróżniać bardzo wyraźnie. Jest i ćma. Nie byłem na posiłku porannym. Na pewno szwedzki stół jest cudowny tutaj, absolutnie. Chodź, ciemko. Tutaj sobie sprawdzimy też to miejsce, pewnie, że tak. Tą salę państwo na pewno doskonale znają. Takie zagadki to mogę polubić. No nie tak to miało być, ale ostatecznie efekt został osiągnięty. Czego się dowiemy o wielkiej sali? Czego byśmy nie wiedzieli? Sufit nad wielką salą został zaczarowany tak, aby naśladować niebo nad zamkiem. No to sprytne bardzo, nie? Masz dach, ale jakbyś nie miał. No i proszę. Ignacja też gdzieś tutaj działa. Kluczyk jeszcze. Mój Boże. Widziałem nowe miejsca. Dokąd ty lecisz, dziadu? Nowe miejsca zawsze oferują nowe odkrycia. No dawaj. Dawaj! Boże, to na pewno jest banalnie proste. Cieszę przynajmniej, jakbym kurde nagrodę dostał. Ciekawa sowa. A to swoją drogą, to pewnie tędy dostanę się do tej sowiej. Do sowiarium? Jak to sowa? Nie pamiętam, jak się nazywa to. Sowia instytucja. Tak czy inaczej, jeszcze ostatnie Revelio. Nic nie zadzwonkowało. Dobra nasza. To znaczy, żeśmy odkryli już wszystko, co ważne w tej lokalizacji. Nie, źle powiedziałem. Wszystko, co... Revelio. Umiarkowanie istotne. Co to za czarodziej? Architekt Hogwartu, przedstawiony tutaj w otoczeniu czterech emblematów domów, zaprojektował i nadzorował budowę zamku Hogwart wraz z założycielką Roweną Ravenclaw, której przypisuje się stworzenie ciągle zmieniającego się układu pięter. Borsów Hufflepuffów jest. Tak jak myślałem. Kolejna szafka. Ale klucza nie widzę. Nie szkodzi. Moja ulubiona zagadka. Revelio. 11, 6. I zaraz. Właśnie. Ktoś wspomniał o tym, że ilość kończyn sugeruje cyferkę, więc chyba by się zgodziło. Jednorożec wiadomo,
Sowa ma 0, niestety. Tam 3 byłoby? Co by to, bo na pewno ten, to stworzenie to jakieś takie smokopodobne tuż nad jednorożcem. To oznacza 2. Tam nad tą trzygłową hydrą jest jakieś stworzenie, które... Co to jest w zasadzie? To też jest jakaś sowa. Dlaczego to oznacza 4? No dobra, nie ma co się za bardzo nad tym zastanawiać. Trzeba rozwiązać zagadkę. We leave our legacy in your hands.